Na tegorocznym festynie czekały na wszystkich liczne atrakcje przygotowane przez animatorów i wolontariuszy oratorium na czele z kierownikiem księdzem Piotrem Szlufikiem. Świętujemy w Woźniakowie wraz z oratorium i z Salosem Róża Kutno jubileusze. Jubileusz istnienia Salosu od 25 lat i oratorium imienia błogosławionego Michała Ruła od lat 20. Zatem jest to dla nas okazja, aby podsumować ten czas, a jednocześnie świętować wraz z naszymi gośćmi, zarówno z wychowankami, animatorami, wychowawcami i byłymi wychowankami ten piękny czas, czas jubileuszu i świętowania. Samo określenie oratorium pochodzi od miejsca, które ponad 100 lat temu we włoskim Turynie stworzył salezjański patron i założyciel zakonu święty Jan Bosko. Jego oratorium było miejscem, gdzie młodzież mogła się spotykać, uczyć, modlić się, bawić i rozwijać. Oratorium w Woźniakowie wypełnia podobną misję. Tutaj rodzą się prawdziwe przyjaźnie i odkrywane są talenty. Co się działo przez te 20 lat? To rzeczywiście bogata i ciekawa jednocześnie historia, bowiem stowarzyszenie w momencie, kiedy ustawa z końca lat 90. umożliwiła powstawanie różnego rodzaju fundacji, stowarzyszenia, więc podmiotów działających w sposób non-profit, umożliwiła powstawanie również nie tylko w Woźniakowie. My byliśmy piątym oratorium, które przekształciło się. I w ciągu tych 20 lat praktycznie staraliśmy się przede wszystkim organizować wypoczynek. Wypoczynek zarówno zimowy, jak i letni, także we współpracy z przede wszystkim z Urzędem Miasta Kutno i z Gminą Kutno. To są dwa podmioty, które myślę, że od początku nas wspierały. Oprócz tego staraliśmy się jako salezjanie i prowadzący stowarzyszenie o przygotowywanie takich wydarzeń okolicznościowych. I stąd myślę, że ci, którzy znają nasze środowisko oratorium, wiedzą, że chodzi nam o to, aby każdego miesiąca coś rzeczywiście się w oratorium ciekawego wydarzyło. To jest na przykład Dzień Animatora we wrześniu, w październiku jest Bal Aniołów, w listopadzie wieczór ze świętym Andrzejem, w grudniu, jeśli ktoś wie, po pasterce jest kakao, jest spotkanie świąteczne, opłatkowe. W styczniu boski bal, później w lutym zazwyczaj albo w marcu, w zależności od tego, jak wypada Wielki Post, zawsze mamy też taki bal karnawałowy. Mamy 20 lat za nami, a jakie plany są na następne lata? Myślę, że marzenia trzeba mieć. Moim marzeniem jest to, aby tutaj w Woźniakowie po pierwsze powstało boisko. To, które jest, jest mocno już zużyte i chcielibyśmy bardzo, aby zostało ono rewitalizowane. Tak, by również grupy z Salosu, który, jak wiemy, działa od 25 lat, jest tam już prawie 12 grup. To jest przeszło 200 osób w różnym wieku, a więc to jest moje pierwsze marzenie, by ta infrastruktura taka sportowa została tutaj odnowiona, wzmocniona, po pierwsze. Po drugie, moim marzeniem jest to, żeby nasze oratorium miało coraz więcej wychowawców. Czyli będzie się działo wiele. Taką mam nadzieję, oczywiście z pomocą zarówno kandydatów, animatorów, wychowawców, ale i liczę na pomoc rodziców. Serdecznie zapraszamy do Woźniakowa.